Dawno, dawno temu, gdy wszystkie morza były jednym morzem, a lądy jedną ziemią, wszyscy ludzie byli braćmi i rozumieli się. W odległej krainie mieściło się królestwo emocji. Była to kraina niezwykła. Rządził nią mądry i sprawiedliwy król Emir. Wszyscy poddani w królestwie byli ludźmi bardzo szczęśliwymi. Gdy szwaczki szyły, radośnie się śmiały. Gdy kucharz gotował pyszne potrawy, nucił smakowite piosenki. Król był bardzo zadowolony, że jego królestwo jest takie szczęśliwe. Nie musiał jeździć na wojny, wszyscy żyli w harmonii. Jednak pewnego dnia królestwo nawiedził pustak, wiatr północy. Gdy zaczął szaleć nad królestwem, wszystkim zrobiło się zimno i poczuli w sercu zimny dotyk. Pustak chciał, żeby król pozwolił mu rządzić swoim królestwem i żeby to było tylko królestwo obojętności, czyli braku emocji. Król Emir Emocja nie zgodził się na takie rozkazy i zwołał zebranie, na którym poprosił wszystkich swoich poddanych, aby byli bardzo szczęśliwi i żeby to okazywali. Może w ten sposób uda się wygonić pustaka. Ludzie zaczęli śmiać się, skakać, przytulać. Rozwścieczyło to pustaka i powiedział, że w najmniej oczekiwanym momencie zaatakuje i się zemści. Król się bardzo wystraszył, ale wiedział, że ze wspaniałymi poddanymi na pewno ponownie uratują królestwo. Lata mijały, a ludziom w królestwie żyło się bardzo dobrze i spokojnie. Żona króla, Eliza Emocja, powiła na świat królewską córkę, Elwirę Emocję. Elwirka dorastała we wspaniałym zamku, bawiąc się i ucząc nowych rzeczy. Gdy tylko nauczyła się pisać, zaczęła prowadzić pamiętnik. Każde zdarzenie ze swojego życia opisywała z dużą dokładnością, nazywając emocje, które czuła w danym momencie. Miała niezwykły dar zamykania emocji na papierze. Tak powstała saga o smutku, szczęściu, strachu i złości. Nowych emocjach dla Elwiry. Pewnego dnia pustak, wiatr północy, widząc piszącą na królewskim balkonie Elwirę, wyrwał wszystkie kartki z jej pamiętnika, powodując, że w całym królestwie zapanowała obojętność. Z królestwa uciekły wszystkie emocje. Poddani zapomnieli o okazywaniu uczuć. Ich twarz nie wyraża nic. Chodzą teraz z obojętną twarzą. Gdy spotyka ich szczęście, stoją w miejscu. Gdy ktoś na nich krzyczy, obojętnie patrzą w dal. Małe dzieci się nie uśmiechają. Mamy nie tulą czule swych dzieci. Babcie z obojętną twarzą robią zakupy. W królestwie zapanował chłód. Legenda mówi, że jedynie kilkunastu śmiałków przysłanych z dalekich krain swoją dobrą wolą, uczynkiem i czystością serca mogą pomóc w przywróceniu wszystkich emocji do królestwa Elwiry. Czy to może wy, młodzi towarzysze, pomożecie w tych trudnych czasach? Czy pomożecie królowi?